Dziękuję, panie marszałku, panie minister, Wysoka Izbo. To rzeczywiście trzeba powiedzieć, że z satysfakcją słucha się informacji o tym, jakie środki prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo, będą jednak w perspektywie 2014-2020. Myślę, że nigdy dosyć powtarzania tej informacji, bo jest takie dzisiaj nastawienie w opinii publicznej, również kreowane przez media, o jakiejś katastrofie, a to, tak jak pani minister powiedziała, po roku 2020 Polska będzie zupełnie inna. Ale mamy dwa pytania. Wiadomo, że jeśli coś się robi razem, to oczywiście jest większy efekt. Tego przykładem są również porozumienia marszałków, chociażby ostatnie porozumienie marszałka województwa małopolskiego i śląskiego, czy innych marszałków. A ja chciałbym zapytać, czy w przypadku samorządów gminnych, bo wiadomo, że jednak te duże miasta są takim motorem rozwoju, czy w przypadku tych samorządów skupionych wokół dużych miast przewiduje się jakieś preferencje dla działań metropolitalnych? Nie mówię o ustawie metropolitalnej, ale dla konkretnych działań, bo wiadomo, że to znacznie również ułatwia i usprawnia funkcjonowanie tych obszarów. I druga sprawa, czy pani minister mogłaby kilka słów powiedzieć o konkretach, jeśli chodzi o tą lepszą zdolność zasobów ludzkich. Rozumiem, że to będzie w tym priorytecie, programie Wiedza, Edukacja, Rozwój. A szczególnie, czy nie będzie to znowu tak, jak bywało czasem, że te szkolenia, które niewiele efektów przynosiły, będą dominowały. Ja myślę, że ta nauczka już powinna być wskazówką na tą nową perspektywę. Dziękuję bardzo.